Bezśnieżna zima zagląda w oczy nie tylko narciarzom i snowboardzistom, ale i właścicielom ośrodków narciarskich, które obecnie w większości są zamknięte. Ostatni raz obfity śnieg w Beskidach padał 7 grudnia. Pamiętamy to dobrze. Aż trudno w to uwierzyć, ale to już ponad miesiąc gestorzy stacji narciarskich mają ogromny problem z przygotowaniem tras zjazdowych. Doszło do tego, że niektóre stacje narciarskie nawet jeszcze nie rozpoczęły tego sezonu. A te, które zdołały naśnieżyć swoje nartostrady i uruchomiły wyciągi, obecnie również stoją. Rozczarowanie i liczenie strat. Niestety. Doradzamy więc, by zainteresowani zaglądali również na strony internetowe ośrodków narciarskich i tam sprawdzali rozwój sytuacji. Czantoria w Ustroniu roztopiona wysoką temperaturą i wypalona słońcem. Nie jest możliwe, by w takich wiosennych warunkach jeździć na nartach. Kolej krzesełkowa czynna tylko dla turystów. Również do Wisły dawno już nie zaglądała zima. Od miesiąca śnieg nie padał na Soszowie i tylko sprawne naśnieżanie pozwoliło utrzymać sztuczny śnieg do ubiegłego tygodnia. Gestorzy stacji ogłosili, że w połowie przyszłego tygodnia najprawdopodobniej uruchomiona zostanie niebieska dwójka. W wiśleńskiej dzielnicy Nowa Osada trasa narciarska wygląda jak w drugiej połowie kwietnia, po sezonie. Tu nie było jeszcze okazji pojeździć na deskach. Stacja narciarska Cienków w wiślańskiej Malince. Tu co prawda jeżdżone było, ale krótko i tuż przed końcem roku nastąpiła wymuszona przerwa. Jednym słowem, na Cienkowie cienko. W sąsiedztwie stacja Klepki i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że gestorzy rzeczywiście klepią biedę, bo po inwestycji na poziomie 8 milionów złotych w nową kolej krzesełkową nie zarobili jeszcze nic na tej zimie. Szczyrk również padł ofiarą niezimowej zimy. W obszernym kompleksie Czernasolisko śniegu szukać na próżno i tylko nadchodzący mróz może przywróci temu narciarskiemu obszarowi należny zimowy wizerunek. A tak na razie ponuro i cicho. Jeszcze tylko Biały Krzyż na przełęczy Sanomopolskiej jest rzeczywiście biały i można pozjeżdżać. Całkiem prawdopodobne, że tu przerwy spowodowanej kończącym się ociepleniem po prostu nie będzie. Szczęścia do zimy nie ma jednak Skrzyczne. Do tej pory nie było optymalnych warunków do rozpoczęcia sezonu narciarskiego. A szkoda, bo piękna kolej z Jaworzyny na szczyt góry jest już od połowy grudnia. Może za tydzień, dwa i tam pojeździmy na nartach. Powróćmy na Jaworzynę Krynicką w Beskidzie Sądeckim. To ponad 200 km od Katowic, ale jak już zdążyliśmy zauważyć na parkingu, przyjeżdżają tu mieszkańcy z województwa śląskiego. Śląsk odwiedza nas bardzo licznie, no i narciarze mogą tu liczyć na prawie 9 km tras, mogą liczyć na najdłuższą oświetloną trasę w Polsce o długości 2600 metrów, mogą liczyć na przede wszystkim wyciągi dla dzieci, no i mogą liczyć na wspaniałą atmosferę i piękne widoki, jak teraz widać pewnie za moimi plecami. Jaworzyna Krynicka to brzmi dumnie. Tak, Jaworzyna Krynicka brzmi dumnie, dokładnie. Naszym hasłem reklamowym jest zabierz rodzinę na Jaworzynę, bo staramy się być stacją rodzinną, skierowaną właśnie do rodzin. No oczywiście nie musicie się Państwo też martwić o noclegi, których w Krynicy jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Jest prawie 8 tysięcy miejsc noclegowych. Tu przy stacji jest hotel. Jest przy stacji hotel. Mamy swój trzygwiazdkowy hotel Jaworzyna Krynicka, który też oferuje miejsca noclegowe. Także można mieszkać właściwie na stopie. Jaworzyna Krynicka. Dużo jeżdżenia. Kompleks narciarski Jaworzyna Krynicka jest dość rozbudowany. 7 tras narciarskich o łącznej długości ponad 8 km. Oprócz kolei gondolowej jest jeszcze tutaj 8 wyciągów. Są 2 krzesła i wyciągi orczykowe. Teraz oczywiście nie wszystkie czynne, bo śniegu brakuje, ale podczas tego weekendu można pojeździć już nawet 2 trasami. No, tą czerwoną, jedynką, 2600 metrów długości. Już raz mam ją przejechaną, ale idę spróbować jeszcze raz. Stąd początek czerwonej trasy numer 1 o długości 2600 metrów. Spróbuję dojechać do samego dołu i zobaczymy, jakie są warunki. Na razie. Podczas naszego pobytu w Jaworzynie Krynickiej panowały dostateczne warunki narciarskie i co najważniejsze, można było zjechać do samego dołu, choć fragmentami widać było przetarcia. Obecnie czynna jest już tylko niebieska trasa numer 3 o długości 650 metrów. Korzystać z niej można od 9 do 15. Czerwona jedynka o długości 2600 metrów czeka na mróz i uzupełnienie pokrywy śniegu. Tak czy inaczej, ratownicy GOPR zawsze są na miejscu.
Jest tu w ciągu sezonu narciarskiego 4 ratowników. Jeden ratownik jest tym ratownikiem jakby skuterowym. No naszym zadaniem jest po prostu, jak zwykle, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, tak aby nie powstały następne kolizje spowodowane właśnie tym poszkodowanym bądź poszkodowanymi leżącymi na miejscu zdarzenia, jak również udzielenie im pomocy, tej kwalifikowanej, tak zwanej pierwszej pomocy zgodnie z naszymi standardami i zgodnie z tym sprzętem, który mamy na wyposażeniu dyżurek. No jak również ewakuację z tego miejsca potencjalnie dla poszkodowanego, no, leżącego na staku niebezpiecznego do miejsca już bezpiecznego, czyli gdzieś do doliny bądź do dolnej stacji narciarskiej, gdzie we współpracy z pogotowiem ratunkowym czy też czasami lotniczym pogotowiem ratunkowym przekazujemy tego poszkodowanego do jak najszybszą drogą do szpitala. Na Jaworzynie Krynickiej mieliśmy wyjątkowe szczęście do rozmów z Ukrainkami. Domyślamy się, że sprawił to czar naszej kamery. Jak ci się tu podoba? Bardzo. Ale jak na razie jeszcze tu nie jeździłam. Jeszcze nie? No nie, jestem tu pierwszy raz. Pierwszy raz? No tak, zaczęłam jeździć na nartach niedawno. Wczoraj spróbowałam pół godziny na Tyliczu, a teraz postanowiłam przyjechać tutaj. Cały dzień na Jaworzynie Krynickiej, w Krynicy Zdroju, spędzony bardzo przyjemnie na nartach. I kto by pomyślał, że przy takich warunkach pogodowych będzie można poszusować na nartach. Mnie spodobała się bardzo czerwona jedynka. Najdłuższa trasa tutaj w tym kompleksie 2600 metrów od wysokości 1114 aż na sam dół. Oczywiście nie wszędzie śnieg jest biały, są przetarcia, no ale na Boga, taka zima, czegoż wymagać? I tak cud, że można było tutaj pojeździć. Myślę, że będę tutaj wracał. Sobota ma być kolejnym dniem wzrastającego ochłodzenia. Niebo zakryją chmury, ale padać nie powinno. Słońca raczej też nie zobaczymy. Temperatura na wysokości 800 metrów do plus 1 stopnia, w dolinach nieco cieplej do plus 3 stopni, ale widać już ochłodzenie.